No witajcie. Pokój, dobro, witajcie. Szczęść Wam Boże. 21.45, więc spotykamy się w niedzielę w niebo wstąpienia Pańskiego. Bardzo lubię tę niedzielę, bardzo lubię tę uroczystość w niebo wstąpienia Pańskiego. Dlaczego? Dlatego, że ona nam mówi, że pierwszy człowiek znalazł się w niebie. Słuchajcie, Jezus... Oczywiście wiemy, że Jezus to jest prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, w momencie wcielenia, natura boska i natura ludzka połączyły się w tajemniczy dla nas sposób i nigdy się nie rozdzielą. A więc, jeżeli Jezus wstępuje do nieba, Wraca do Ojca, skąd wyszedł, czyli, czyli tutaj mówimy o Jego Bóstwie, ale też do nieba razem z tą boską naturą jest wyniesiona ludzka natura, czyli jest pierwszym człowiekiem, który idzie do nieba. Niesamowita rzecz, słuchajcie. Dlaczego pierwszym? A no dlatego, mówiąc tak obrazowo, że po grzechu pierworodnym, czyli po grzechu pierwszych rodziców, bramy nieba zostały zamknięte. Zostały zamknięte, zapiekły się i trzeba było je nasmarować krwią Chrystusa, żeby mogły zostać ponownie otwarte. Oczywiście to pewien obraz, ale, ale tak jest. Jako pierwszy z ludzi, jako pierwszy z ludzi. Hmm. Czym jest to niebo, słuchajcie? E, myślę, że niejednokrotnie, e, może sami zadawaliście sobie to pytanie, albo słyszeliście, że ktoś próbuje na nie odpowiedzieć, czym jest niebo, jak je opisać jak sobie je wyobrazić, jak tam jest w tym niebie. Nie? To też jest pytanie, które niejednokrotnie się pojawia. A jak tam w tym niebie jest? I tutaj lubię odpowiedź księdza Piotra Pawlukiewicza, który mówi tak. W niebie jest tak, że wam nie powiem, jak jest. <laughs> po prostu jest dla nas niewyobrażalnie dobrze, niewyobrażalnie pięknie. Ale to niebo może rozpocząć się już tutaj na ziemi. W jaki sposób? Odpowiedź Niech nam da kardynał Ratzinger. Oczywiście, jeżeli chodzi o takie teologiczne kwestie, to jego pytamy o opinię, u niego szukamy odpowiedzi, więc posłuchajcie dzisiaj również odpowiedzi na pytanie, czym jest niebo. Pisze kardynał Ratzinger: Tak. Chyba żadne z wielkich świąt Roku Kościelnego nie jest tak obce współczesnej mentalności jak święto w niebo wstąpienia pańskiego. Co stanowi treść naszej wiary w, w niebowstąpienie dziś, gdy pojęcie nieba w znaczeniu nieba zlokalizowanego ponad obłokami jest oczywistym nonsensem. Co zatem oznacza w niebowstąpienie? Oznacza wiarę w to, że w Chrystusie człowiek wszedł w kontakt w niepojęty i nowy sposób z wewnętrzną istotą Boga. Oznacza że człowiek odnajduje na zawsze swą przestrzeń w Bogu. Niebo nie jest jakimś miejscem poza gwiazdami. Jest czymś śmielszym i większym. Jest obecnością człowieka w Bogu. Obecnością mającą swą podstawę we wzajemnym przeniknięciu się człowieczeństwa i Bóstwa w ukrzyżowanym i uwielbionym Jezusie Chrystusie. Chrystus, człowiek, który jest w Bogu, który jest wiekuiście jednym z Bogiem, jest zarazem nieustającym otwarciem się Boga ku człowiekowi. On sam więc jest tym, co nazywamy niebem, ponieważ niebo nie jest jakąś przestrzenią, lecz osobą tego, w którym Bóg i człowiek na zawsze trwają nierozłącznie. I w tej mierze idziemy ku niebu. Owszem, wchodzimy do nieba. W jakiej mierze idziemy ku Chrystusowi i jednoczymy się z nim. Stąd w niebo wstąpienie może być procesem zachodzącym w naszym życiu codziennym. Tylko w takim kontekście można zrozumieć relację Łukasza, gdy na końcu swojej Ewangelii mówi, że uczniowie wrócili po wniebowstąpieniu z wielką radością do Jerozolimy. Odejście Chrystusa nie uważali za przegranie. Gdyby tak było. Nie powracaliby przecież z wielką radością. Dla nich zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie było jednym i tym samym zdarzeniem. Mieli pewność, że ukrzyżowany żyje, że została zwyciężona śmierć, która odcina człowieka od Boga i życia, że bramy życia wiecznego zostały już na zawsze otwarte. I tak jest, moi drodzy. Bramy życia wiecznego zostały już na zawsze otwarte, i w niebo wstąpienie Chrystusa nam właśnie o tym mówi. Dziś jest to święto, dziś jest ten, ten dzień, w którym po raz kolejny otrzymujemy tę dobrą nowinę, że człowiek jest przeznaczony do życia w niebie. Niech to nasze zbliżanie się do Chrystusa, które jest, tak jak tutaj kardynał Ratzinger mówi, zapoczątkowaniem już naszego wstępowania do nieba, niech nasze przybliżanie się do Chrystusa realizuje się, niech się dokonuje. Otwierajmy się na Bożą Miłość, otwierajmy się na Boże, Boże Przykazanie, żyjmy po Bożemu, bo żyjąc po Bożemu, zbliżamy się do Jezusa, coraz bardziej się z nim jednoczymy, jednoczymy się z Bogiem i zaczynamy żyć jak w niebie. Słuchajcie, i zaczynamy żyć jak w niebie. Niech to się w nas dokonuje. Oto się teraz pomódlmy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Aniele Boże, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Broń mi od wszelkiego złego i zaprowadź do żywota wiecznego. Amen. Dzięki za dzisiejsze spotkanie, dzięki za Waszą, za waszą obecność, dzięki za, za każde dobre słowo. Do zobaczenia, do usłyszenia niebawem. Wszystkiego dobrego, z Panem Bogiem.